Siemanko, z strony Hodowcy, zrobić się kolejny odcinek i dzisiaj taki odcinek bardziej pogadankowy. I zamówiliśmy jedną rzecz do Szabo, którą zobaczycie raczej jutro na odcinku, bo na Allegro zamawialiśmy, pisało, że przyjdzie we wtorek. Dzisiaj też mamy taką brzydką pogodę, bo taką deszczową. Znaczy, już za mocno nie pada, tak tylko kropi, więc wypuściliśmy kurki. Ale no, pogoda dzisiaj brzydka. Wczoraj była fajna pogoda, ale kury sobie wczoraj nie pochodziły, bo nas nie było w domu. Nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć. Silki też na razie sobie chodzą, bo już tak nie pada mocno, więc wypuściliśmy kury. Ale zobaczymy, bo jak zacznie mocniej i będzie mocno padać, to nie, pochowamy wszystkie do kurnika. Do jabłka. Tu silki jabłka lubią jeść, jak im się podusi, to na to ze środka sobie jedzą. Więc jutro też raczej będziecie mieli fajny odcinek. Jeszcze do Szabo się przejdziemy i wam pokażemy. Patrzcie, jakim trawa trochę porosła, trochę zboża. Jak różnie jest. Jak zawsze je. Więc jutro albo pojutrze zobaczymy, bo nagrywamy ten odcinek w poniedziałek. Wczoraj to zamawialiśmy tą rzecz do Szabo. W sumie dwie rzeczy. Do Szabo zamawialiśmy i pisało, że przyjdzie we wtorek, więc powinno przyjść jutro, ale zobaczymy, jak to będzie. I też już wszystkich kogutów w Szabo chyba się pozbyliśmy, nie, czarnego, więc jak ktoś chce, to piszcie, bo ten kogut nam tylko zostanie, bo ten idzie do Baranka TV, ten chyba do jego kolegi, a lawendowy pójdzie do naszego kupca. Znaczy taki jakby lawendowy, tak mam powiedzieć, jest lawendowy. Tu mamy do kolekcji nasze kurka 3 dzisiaj. Możemy wam też pokazać za kurczaki, bo tam pewnie pójdziemy. Więc jak ktoś chce tego czarnego koguta, to piszcie w komentarzach, bo zostaje nam tylko taki kogut. No i lawendowy, jak na razie, bo tam było już jego 2, ale nie wiem, co trzeba kupić. Ale tu już mamy. Właśnie też jakie ładnie porosło tutaj na tych na korzeniach, jakby takie listki porosły, ładnie to wygląda. Na tym dużym też. Jak idą rosną, to takie listy takie duże, gdzie trzeba znowu działać. Znaczy działać, trzeba czymś takim, czymś tam, żeby to... No to my idziemy teraz do kurczaków, zaraz się z wami widzimy. Dobra, jest tutaj... Jest nowa foka u kaczek. Nie tylko, że ma jakoś porozwalone jajka chyba. Pewnie kury porozwalone, ale zaraz idą. Dwa chyba rozwalone, ale nie, tam trzecie nie leży. A to są cztery. Musimy tutaj też dzisiaj zrobić te... A żona sobie zrobiła gniazdo. Może tutaj jest taki gubien. Ale sobie zrobimy jej z tej sumy, bo tam akurat nie srają, bo sobie tak śpią. Tam zrobimy jej gniazdo ze sumy, bo... żeby miała. Jedna kura na razie w gnieździe siedzi. Teraz przejdziemy do kurczaków. Mrazyliśmy kurczaków. To nie wiem, czy nie posypiamy tą dezynfekcją, bo to jest taka wilgoć, żeby to zaschło bardziej. To jest chyba od niebieskiego koguta, bo od niebieskiej kurki to niebieskie. A to jest chyba od koguta, nie, koguta to od kurki. Chyba, że koguta, że koguta ma takie właśnie. Nie wiem czemu, ale
nie ma zaklejonej dupy, cały czas się tam tak dziubię. No też nie, to się mieli, bo zimno, to paradoks. Też już pasze rozwaliły dużo. Też niedługo będziemy kurczaki przeprowadzać, tak może jak one miały miesiąc. Tam do tego dużego już kurnika. Kurki, już mnie nie wychodzicie. Dobra, więc my się widzimy z wami w kolejnych odcinkach. Cześć.